Zginęli w niej także ludzie Solidarności. Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Lech Kaczyński. Służył Solidarności od początku. W sierpniu 80 roku jako doradca Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej. Autor części zapisów porozumień sierpniowych. Delegat Gdańskiej Solidarności na pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów. Był internowany, działał w podziemiu. W wolnej Polsce wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Solidarności. Jako prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej pracował z oddaniem dla jej wielkości, dobra, zabiegał, aby stała się domem nie tylko wolnym, ale także domem sprawiedliwym. Dyscyplinarne zwolnienie ze stoczni stało się detonatorem sierpniowego strajku, podczas którego narodziła się Solidarność. Zginął Arkadiusz Rydzicki, działacz Ruchu Młodej Polski, uczestnik sierpniowego strajku. To on między innymi spisywał na tablicy 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Kilka lat temu tablica ta została wpisana przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego Pamięć Świata. Zginął Maciej Płażyński, współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Działacz gdańskiego Solidarnościowego Podziemia, marszałek Sejmu Rzeczpospolitej. Zginęli inni, tylu innych. Wymienię jeszcze chociaż niektórych, którym Solidarność odmieniła bieg życia. Grażyna Gęsicka, aktywna we Wszechnicy Robotniczej regionu Mazowsze. Krzysztof Futra. W latach, kiedy rodziła się Solidarność, znałem go z tamtego właśnie czasu jeszcze. Robotnik z białostockiej fabryki przyrządów i uchwytów. Po latach wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej. Bóg miłosierny daje odkupienie. Polecamy dusze tych tragicznie zmarłych niezmierzonemu miłosierdziu Bożemu. Modlimy się dzisiaj za wszystkich tu zgromadzonych uczestników rocznicowego zjazdu Solidarności, przybyszy z Polski całej, a także z wielu krajów Europy, którzy są tu obecni. Stoczniowców, portowców, mieszkańców Trójmiasta, Pomorza, gości. Przyszliście przecież tu w imię pamięci, w imię wdzięczności, w imię wspólnoty za dzieło Solidarności i za jej drogę. Pozdrawiam Was serdecznie jako jeden z Was. W tamtych dniach, w 81 roku, kiedy byłem kapelanem regionu białostockiego, mianowany przez ówczesnego księdza biskupa Edwarda Kisiela. Dla Solidarności Robotniczej i rolników indywidualnych. I pozdrowić chcę teraz Was, białostoccy przyjaciele, i Wasz sztandar, który święciłem. Braci Bogu, ale także prosimy o przebaczenie za to wszystko, co na drodze Solidarności było małością, grzechem, zaniedbaniem, sprzeniewierzeniem się jej ideałom, a niekiedy, trzeba to też powiedzieć, i zdradą. Dlatego wypowiadam modlitwę. Bądź mi litości Boże nieskończony,
według wielkiego miłosierdzia Twego, według litości Twej niepoliczonej, chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego. Umiłowani. Chrystus w czytanej dziś Ewangelii według świętego Mateusza przypomina o obowiązku posłuszeństwa Bogu, spełnianiu Jego woli, odnajdywaniu miary tego, co robimy. Nie każdy, który mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Przez spełnianie woli Bożej, słuchanie się w głos Ewangelii, budujemy dom naszego życia. Padły te słowa 2 czerwca w 79 roku w Warszawie. By stąpił duch. I stąpił duch. I obudził serca. I sumienie. I skupił je pod sztandarem solidarności z wizerunkiem pani Jasnogórskiej, matki polskich serc. I wypełnił pełną treścią tęsknotę za domem ojczyzny budowanym na skalę. I zaczęliśmy budować ten dom na skalę, na miarę tęsknot Polski Solidarnej. A czasem zda się, że budujemy wieżę Babel. Pan Bóg pomieszał języki. Albo my sami zaczęliśmy mówić różnymi językami, tylko nie językiem Pana Boga. Wieża Babel. A jaki był kształt tej tęsknoty? Benedykt XVI, gdy był na krakowskich błoniach, powiedział: to tęsknota za domem, w którym miłość będzie chlebem powszednim, przebaczenie koniecznością zrozumienia, a prawda źródłem, z którego wypływa pokój serca. A więc budujmy dom, nie wieżę Babel, dom osadzony na skale, dom miłości, dom przebaczenia, dom prawdy, dom dumy narodowej, dom duchowego autentyzmu, zgodności słów i czynów. Ewangelista Jan: Panie, nie chcę w życiu robić nic przeciw Tobie, bo Ty wiesz, co jest najlepsze dla mnie. Tylko Ty masz słowa życia. A prorok Jozue w pierwszym czytaniu, które piękną angielszczyzną pani przeczytała, mówi: usuńcie więc bogów obcych spośród was i zwróćcie serca wasze ku Panu Bogu Izraela. Wzywa prorok Jozue. Bracia i siostry, spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry, runęły na dom Solidarności. Wprowadzono stan wojenny. Zachwiał się dom ten budowany na skalę, ale nie runął. Trwa. I ten czas przyniósł nowe doświadczenia: więzienia, internowanie, bezprawie, które nazywało się prawem stanu wojennego, łamanie sumień, gorycz emigracji. I dla sprawy, o którą walczyliśmy w duchu braterstwa i sprawiedliwości, to słowa jej laureata. I przetoczyła się fala strajku w 1988 roku i zbliżał się czas przełomu. I dziękujemy za ludzi tamtego czasu. Tyle
świątyń wypełnionych. I dziękujemy wam, księża kapelani Solidarności. I dziękujemy za błogosławionego męczennika, księdza Jerzego Popiełuszkę. Za tych dwóch mocnych duchem kapłanów, także z Pomorza Gdańskiego. Księdza Hilarego Jastaka i księdza Henryka Jankowskiego. Za ten liczny kapelański zaciąg. Wydobywa ich z pamięci i ukazuje w książce Kapelani Solidarności pan Mateusz Wyrwich. Wystarczy tych biografii jeszcze na kilka tomów. I przyszedł czas wolności. Zaczął się czas budowania wolności. I czy mówimy językiem zgody? I czy ten dom jest domem sprawiedliwości? I kto płaci największe koszty przemian? I kto się stał masą upadłościową? Właśnie stoczniowcy z całego wybrzeża. I problem krzywdy, i problem upokorzenia. I dlatego nie skończyła się misja Solidarności w 89 roku. Bo nie ma wolności bez sprawiedliwości. Tak jak nie ma sprawiedliwości bez wolności. Nie ma też wolności i sprawiedliwości bez Solidarności. Postawiliście przed sobą zadanie ważne i potrzebne, aby teraz w kontekście tej 30. rocznicy przyjrzeć się, w jaki sposób zostało zrealizowane przesłanie sierpnia 80 i postulaty tam zapisane. Między innymi wśród tych postulatów były sprawy dotyczące rodziny naszej. A ojczyzna to rodzina rodzin. Rodzina to przestrzeń, która kształtuje, wychowuje, przekazuje, tworzy wspólnotę miłości i odpowiedzialności. A więc przed nią stoją także zadania i dziś. I jak to się ma do trzech spośród 21 postulatów dotyczących poprawienia życia w rodzinie? Problem ten stanowi przecież tak wielką troskę wszystkich, nie tylko Kościoła, którym zależy na dobru rodziny. Komu więcej dano, tego więcej wymagać będą, a dadzą wam wiele. Wiano wspaniałego dziedzictwa Solidarności, wiano tamtego sierpniowego porywu. Wiano olbrzymiego wysiłku, cierpienia, pokojowego bojowania, także wiano polskiej nadziei, że przyjdzie Polska w imię Pana, w imię tych najpiękniejszych ideałów i pragnień. Wznoszą się ku niebu trzy krzyże gdańskie, krzyże pamięci, krzyże pamięci o ofiarach grudnia 70, co zginęli za chleb i wolność i za nową Polskę. 16 grudnia 80 roku, niespełna 4 miesiące po zakończeniu strajku, stanęły te strzeliste, monumentalne krzyże nadziei. Zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. To wasze wielkie zadanie, to wasza powinność, to wasz obowiązek, by dbać o ten dom. I niech tą waszą drogę wspomaga ta, która jest matką Pana i królową polskich serc. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy. Amen.